Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pragniemy wszystkich serdecznie powitać w naszych bożynkach gminnych. Przynosimy dziś do kościoła owoce ziemi, pracę rąk ludzkich, za które chcemy Panu Bogu podziękować. W każdej mszy świętej chleb i wino stają się znakiem obecności Chrystusa. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy rolników chleb i wino Chrystus staje się obecny wśród nas pod postaciami eucharystycznymi. Z Nim podziękujemy Ojcu Niebieskiemu za tegoroczne plony. Będziemy również prosić, aby były sprawiedliwie dzielone dla wszystkich. Wszechmogący Boże, najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony, pobłogosław przyniesione tu dary, nowe wieńce, korony żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, aby nas nauczyli dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie niedostatny. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Że tak powiem, że jest już kościół nieprzygotowany.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Serdecznie witam na tym święcie chleba, to tak trzeba powiedzieć, wszystkich, którzy przybyli tu, do tego naszego parafialnego kościoła, na tych gminnych dożynkach. Jakże cieszymy się, że możemy wspólnie dziękować Panu Bogu za chleb, który jest tak wielkim darem, tak cennym, że bez niego trudno żyć. Dlatego też tę ofiarę eucharystyczną składamy w intencji rolników całej naszej gminy, żyjących i tych, którzy już odeszli, a pracowali na tej roli, którzy właściwie swoje życie poświęcili ziemi i do tej ziemi z powrotem wrócili. Niech ta nasza obecność będzie okazją do tego, abyśmy byli świadomi, że dziękczynienie na pierwszym miejscu należy się Panu Bogu, a później dopiero ludziom. Żeby te nasze modlitwy były miłe Bogu, przeprośmy Go za wszystkie nasze grzechy i za niedbanie. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myślą o uczynki zaniedbania. Moja wina, bardzo wielka wina. Przed opłakaniem Najświętszą Panią za szczywicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Oh,
miłości Ciebie i bliźniego. Sprawa, byśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, który się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże. Powiedział swoim
uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zauważył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej, dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara mówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Przedstawicielami władzy ustawodawczej,
przedstawicieli doradztwa rolniczego i pracowników Wydziału Rolnego, a przede wszystkim witam gospodarza naszego województwa, pana wojewodę, który czuwa nad całością. Wyjątkowo serdecznie witam was, drodzy rolnicy, wraz ze swoimi sołtysami, ze swoimi radnymi tych sołec oraz z księżmi waszymi proboszczami, bo bez was nie byłoby tych uroczystości dożynkowych. Niech to uczestnictwo we mszy świętej będzie dziękczynieniem Panu Bogu i ludziom za to, że nikt na naszych terenach nie głoduje, ale również nikt niech nie będzie właśnie głodował. Niech pewne refleksje nad przyszłością rolnictwa w naszej małej, gminnej ojczyźnie w tej chwili się zrodzą. Szanowne władze samorządowe, gminy, powiaty i województwa, drodzy rolnicy oraz wy wszyscy parafianie i goście zgromadzeni w tym kościele na tej mszy świętej dożynkowej, czyli dziękczynnej za owoce ciężkiej pracy rolnika. Wielu z was tu zebranych może nie ma wiele wspólnego z pracą na roli. Ani ja i wielu innych przedstawicieli władz samorządowych, powiatu, województwa i wielu zebranych tu gości. My nie produkujemy żywności, mleka, mięsa, czy owoców, czy warzyw. Jednak gromadzimy się na tych dożynkach, by uszanować was, drodzy rolnicy i gospodarze, bo dzięki waszej ciężkiej pracy w gospodarstwie czy na roli i wszystkich ludzi pracujących w zakładach przetwórczych, ubojniach, masarniach, piekarniach, sadach, szklarniach, ogrodach i to w całej Polsce możemy być spokojni, że nie zabraknie nikomu żywności. Tego powszedniego chleba, jak modlimy się codziennie na modlitwie Ojcze nasz, który jesteś w niebie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A niektórzy dodają z humorem, daj nam dzisiaj, bo jutro to sobie kupimy w sklepie czy w piekarni. Ale drodzy, żeby ten chleb kupić, podstawowy pokarm, jakim jest właśnie ten chleb. Ileż ludzi musi na niego pracować? Rolnik musi zaorać pole, wyczyścić z chwastów, zasiać czyste, zaprawione ziarno, nawozić, zabronować, opryskać przed szkodnikami, czekając, żeby Bóg pobłogosławił tę pracę, dając w odpowiednim czasie deszcz, słońce, pogodę potrzebną do wzrostu i do dojrzewania. A gdy zboże dojrzeje, trzeba je skosić, wymucić, zawieźć do młynarza i dopiero z mąki upiec chleb piekarny. W końcu zaś dowieźć do sklepu. Ileż ludzi musi włożyć trud pracy, żeby był chleb. Podobnie jest z każdym produktem żywnościowym. Ileż trzeba się nachodzić około cielaka czy świni, żeby było mięso. Ile trzeba nagromadzić paszy, by krowa dała mleko. I moi drodzy, przypomina mi się taka moja
może znana anegdota, jak na wieś przyjechała z dużego miasta wielka urzędniczka resortu rolnictwa i obserwowała, jak gospodyni doiła ręcznie krowę. A potem mówiła, pół godziny tylko doiła, a ona doiła pełne wiadro. A gdyby tak 8 godzin doiła, tak jak my pracujemy 8 godzin, to ileż tego mleka by było? Ja myślę, że wielu urzędników w ministerstwie, w resorcie rolnictwa nie ma pojęcia o pracy rolnika, o pracy na roli. Moi kochani, a w dodatku rolnik nie ma weekendów. On nie ma nawet wolnej niedzieli, bo nie powie krowom dziś święto, jeśli nie dostaniecie. Rolnik nawet na urlop nie wyjedzie, bo kto go zastąpi w polu czy w gospodarstwie? Krótko mówiąc, ziemię i pracę w gospodarstwie trzeba pokochać. I wiele kropel potu spłynie z czoła rolnika, zanim inni będą korzystać z owoców jego pracy. Dlatego należy się wam, drodzy rolnicy, szacunek i podziękowanie. Jeszcze jedno. Trzeba, żeby was ludzie pracujący w różnych urzędach obsługiwali z życzliwością i wdzięcznością, a także by szanowano wasz czas, by was nie odprawiali mówiąc przyjdź jutro, bo to musi nabrać urzędowej mocy, bo do tego trzeba jeszcze dołączyć takie czy inne załączniki. Wiadomo, że przepisy są przepisane. Urzędnicy muszą też się trzymać ich, ale czasem bywa, że są nadgorliwi, albo nawet wprost pogardzają rolnikiem, który ma w wielu przepisach, może się nie zna i nie musi się znać, bo on nie jest od przepisów, tylko od produkcji żywności. Przepraszam, że tak mówię, ale czasem bywa, że zamiast załatwić szybko sprawę, o ile to jest możliwe, to rolnicy muszą do tego urzędu jeździć wiele razy, a pracy w polu nie da się odłożyć na jutro, skoro trzeba ją wykonać dziś. Dlatego moja i rolników tu obecnych prośba do was, urzędnicy, szanujcie czas rolników. Pomóżcie im w załatwieniu różnych papierkowych spraw, bo wy znacie przepisy, a rolnicy mają prawo ich nie znać, bo to wy jesteście specjalistami od przepisów prawnych i możecie rolnikom pomagać. Chciałem też podziękować wam, rolnicy i gospodarze, za to, że wy kochacie ziemię, tradycje przodków. Jesteście wzorem patriotyzmu i wiary. Wasza praca, jej owoce są uzależnione nie tylko od agrotechniki, ale przede wszystkim od praw natury, a nimi kieruje i rządzi Bóg. Dlatego wasza wiara ma mocny życiowy fundament. Dlatego mówi się, że ludzie mieszkający na wsi są bardziej wierzący niż w miastach, bo ich praca jest uzależniona od Bożej pomocy. Nieprzypadkowo, więc wasi przodkowie byli autorami tych pięknych powiedzeń o treści biblijnej. Na próżno stawać o północy, gdy zabraknie Bożej pomocy. Bez Boga ani do progu, a także człowiek planuje, ale Bóg kieruje. Powiedziałem wcześniej,
że rolnicy zawsze mieli zdrowy patriotyzm, bo on wypływał z miłości do ziemi, którą uprawiali. Dość wspomnieć legendarnego gospodarza Brzymałę spod Poznania, który podstępnie bronił swojej ziemi, budując dom na wozie z kołami, skoro nie pozwolili mu władze Kulturkampfu budować normalnego domu na fundamencie. Dość wspomnieć powstańców powstania kościuszkowskiego, tych kosynierów z Bartoszem Głowackim na czele. Dość wspomnieć bataliony chłopskie z ostatniej wojny, czy patriotyczne walki z okupantem przez partyzantów, którzy zasadniczo mieli oparcie wśród ludzi mieszkających na wsi. Polski rolnik zawsze kochał ojczyznę i ojczystą ziemię. Dlatego często na sztandarach był umieszczony napis: żywią i bronią. A w razie potrzeby przelewał krew, by bronić polskiej ziemi i tych wartości, które tworzą kulturę narodową i są korzeniami dziedzictwa narodowego. Dlatego też papież Jan Paweł II prosi: rodacy, zachowajcie całe to dzieło, całe to dziedzictwo, które ma na imię Polska. To dziedzictwo sztuki, kultury, historii, wiary, zwyczajów, tradycji. Dlatego nie dziwmy się, że ostatnio polscy rolnicy kiedyś z Pomorza i ziem zachodnich tak mocno protestowali przeciwko sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. Rolnicy bowiem czują to, co powiedział Wincenty Witos: tyle wolności i suwerenności narodu, ile własności. Zły to gospodarz, który sprzedaje swoją ziemię, tę ojcowiznę, która go żywi. To już Kochanowski kiedyś pisał. A jeśli komu droga otwarta do nieba, to tym, co służą ojczyźnie. A wy służycie, bo żywicie nasz naród. Cyceron już w starożytności uczył patriotyzmu, gdy napisał, że żadne inne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny. Kochajcie więc swoją, naszą ojczyznę, pracując na roli, mimo że nie zawsze są sprzyjające warunki ekonomiczne, by nie było odłogów, bo ziemia, która nie rodzi, płacze. Ziemia, która nie rodzi, płacze. Oby w polskim rządzie byli dziś tacy, jakim był w okresie międzywojennym Wincenty Witos. On, wracając z Warszawy do rodzinnych Wierzchosławic, przecież był trzykrotnym premierem rządu ocalenia narodowego. On, wracając do domu, zaprzęgał konia, brał pług i orał. To był prawdziwy polski chłop. Oto się módlmy, uczestnicząc w tej Eucharystii, która niech będzie dziękczynieniem Bogu za to, że mamy żywność, że nikt nie głoduje na polskiej ziemi poza jakimiś krajnymi przypadkami. Dziękujmy polskim rolnikom za ich trud, pracę na rolę. Niech ich praca będzie doceniana, szanowana. Módlmy się także za władze państwowe, samorządowe, by zawsze kierowały się duchem patriotyzmu i troszczyły się o dobro całego narodu, by pamiętały, że rządzić to znaczy służyć.
Rządzić to znaczy służyć. Krótko mówiąc, módlmy się o lepszy tron dla naszej ojczyzny, dla tych małych ojczyzn, wśród których przyszło nam żyć i pracować dla wspólnego dobra. Módlmy się za tych, co pracują na roli, za tych, którzy pracują w różnych zakładach, za tych, którzy pracują w administracji samorządowej, za tych w rządzie, aby im wszystkim Bóg błogosławił, a my byśmy sobie wzajemnie pomagali. Bo nikt na tej ziemi nie jest samowystarczalny. Każdy z nas korzysta z pracy innych ludzi. I to na różnych szczeblach gospodarki narodowej, w różnych zawodach, a więc w pracy przedsiębiorców, w pracy rolników, górników, stolarzy, hydraulików, budowlańców, przemysłowców i różnego rodzaju urzędników administracji państwowej. Dlatego mówi się, że człowiek to istota społeczna, która realizuje się w społeczności. Pamiętajmy, że mamy sobie wzajemnie pomagać, a nie przeszkadzać, nie kłócić się, nie utrudniać sobie życia. Trzeba nam wzajemnie służyć sobie przez wykonywaną pracę dla dobra innych. I na końcu w imieniu swoim i obecnych tu rolników pragnę podziękować władzom samorządowym na terenie naszej gminy, powiatu, województwa świętokrzyskiego za to, co robicie, by się rolnikom i ich rodzinom żyło lepiej i lżej. Mam na myśli całą waszą troskę o drogi, oświetlenia dróg wiejskich, odśnieżania, wodociągi, kanalizacje, szkołę, wiele innych związanych spraw właśnie w całej gminie, czy w powiecie, czy w województwie. A na koniec prośba do wszystkich władz samorządowych. Miejcie jeszcze na uwadze bezpieczeństwo na drogach i ulicach. Mam na myśli chodniki w każdej wiosce, szczególnie w pobliżu szkół i kościołów. Natomiast wam, rolnicy, życzę, aby Bóg błogosławił waszej ciężkiej pracy. Aby wasza praca była doceniana, szanowana. Wszystkim zaś tu zgromadzonym, a więc i sobie życzę, byśmy naszą ojczyznę kochali i dla niej ofiarnie pracowali, bo ojczyzna to ta ziemia droga, gdzie ujrzał słońce, gdzie poznał Boga, gdzie ojciec, bracia i matka miła w polskiej mnie mowie pacierzalczyk. Tak pisała Maria Konopnicka. Oby była to nasza miłość do ojczyzny i do tych małych ojczyzn, którym przyszło nam żyć. Co daj Boże. Bo wszyscy wiemy, wszyscy żyją z pracy gospodarzy. Chciałbym na koniec zakończyć takim wierszykiem naszego tutaj poety Adama Ochłanowskiego, który kiedyś kilkanaście lat temu napisał taki wierszyk, a ja go odnalazłem. W przeciwnym kraju każe żyć nam Boże. Gdzie chleb drożeje, gdy tam nie jest Boże. Trzody domowej, ceny również liche. Nie wszystkim starcza na
na powszechne życie. Jeżeli możesz, spełnij, Panie, życzenie, by chociaż mądrość była w ludzkiej cenie. Boże, spraw, aby społeczna nauka Kościoła była inspiracją do rozwiązywania problemu głodu na ziemi przez rządzących państwami i organizacje międzynarodowe. Ciebie prosimy. Boże, spraw, aby rządzący naszym krajem zawsze mieli na uwadze potrzeby rolników i polskiej wsi. Ciebie prosimy. Boże, spraw, aby rolnicy i wszyscy pracujący na roli byli Ci wdzięczni za zebrane plony i z troską o chleb powszedni łączyli troskę o zbawienie własnej duszy. Ciebie prosimy. Boże, spraw, aby bogaci nie niszczyli nadwyżek zboża i innych plonów ziemi, aby wykorzystali je na pomoc dla biednych. Ciebie prosimy. Boże, spraw, aby ci, którzy ulegli nieszczęśliwym wypadkom przy pracach na roli, otrzymali serdeczną i troskliwą pomoc i opiekę. Ciebie prosimy. Boże, spraw, abyśmy zawsze byli wdzięczni Tobie i tym, którzy nas żywią i bronią. Ciebie prosimy. Boże, przyjmij to uwielbienie, dziękczynienie za wszystkie Twoje dary i tegoroczne plony. Obdarz rolników zdrowiem Bożym błogosławieństwem i wszystkich, którzy potrzebują Twojej łaski. Błogosław na dalsze życie i dalsze prace przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz starostowie duszynek złożą chleb na naszym ołtarzu. Ofiary, jakie składamy dzisiaj na tacę w naszym kościele, przeznaczone są na pokrycie energii elektrycznej,
tu w naszym kościele. Prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Izydorem, patronem rolników, błogosławioną Karoliną Kuskówną, córką polskiej wsi, ze świętym Janem, naszym patronem, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie. I abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Wołajmy do Ojca, uwielbiając Go tak, jak nas nauczył Pan nasz Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Potrzebnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy.
Twego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, tylko ręka i chwała Jego. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Potrzebna Twoja, o Syn Boży.
mocy, Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, ponieważ dzisiaj jest niedziela, wiem, dopiero teraz przyszło na mszę świętą, by uczestniczyć, dlatego chcę przypomnieć, że dzisiaj jeszcze w czasie święta usiądźcie sobie o godzinie 17:00. We wtorek rocznica poświęcenia Bazylii Katedralnej w Kielcach, w środę wspominamy świętego Wincentego, a Pawła kapłana w czwartek, świętego Wacława Męczennika w piątek, świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w sobotę świętego Hieronima, biskupa i doktora Kościoła. Przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy miesiąc, październik, poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Nabożeństwa różańcowe, dni powszednie, będą po mszy świętej o godzinie 17:00, natomiast w niedzielę, pół godziny przed 17:00, 16:30, zapraszamy do licznego udziału dzieci, młodzież, rodziców i do tej pięknej, wspaniałej modlitwy różańcowej. Przyszłą niedzielę tak się składa, że również u nas w naszej parafii jest odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Mamy kilka tych odpustów, między innymi właśnie też odpust. Uroczystą sumę i kazanie odprawi i wygłosi ksiądz prefekt Sebastian Wojewski z Wiślic. Później zostaną poświęcone różańce dzieciom, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Te różańce wręczą rodzice tym dzieciom. To jest jako pierwsza taka nie pamiątka, ale jaka pomoc do przygotowania do pełnego uczestnictwa we mszy świętej. W sobotę 30 września będzie pielgrzymka Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa na Święty Krzyż i tych, którzy chętnie chcą jechać, w sumie jest 38 osób, się bardzo cieszymy, dlatego też właśnie to sanktuarium jest nam bliskie, bardzo bliskie nawet, ponieważ tu z Pińczowa, z ziemi pińczowskiej jest tam umieszczony krzyż, który jest też ufundowany przez naszego Pana Wojewodę. Także bardzo się cieszymy, sam poświęcałem ten krzyż tutaj przed kościołem, a później został uroczyście zawiesiony tam, na tamto miejsce i do dzisiaj stoi. Również właśnie wyjazd będzie tej pielgrzymki o 8 rano tu z Zatoczki przy ulicy Batalionów Chłopskich. Natomiast też 7 października w archiopactwie ojców cystersów Jędrzejowie odbędzie się 15. diecezjalna pielgrzymka kółek różańcowych. Organizujemy też wyjazd na tę pielgrzymkę, zapisy w zakrystii. Zachęcamy koła różańcowe, wszystkie, nie tylko tu z Pińczowa, ale i z innych parafii, do wzięcia udziału w tej przepięknej pielgrzymce różańcowej u ojców cystersów. Najbliższy czwartek będzie spotkanie w Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa z przedstawicielem. Najpierw będzie msza święta o 17:00, a później na salce przy plebanii zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Chciałem serdecznie podziękować za pomoc przy wywiezieniu śmieci z cmentarza panu Łukaszowi Braczyńskiemu, jego pracownikom oraz dyrekcji zakładu karnego za pomoc przy ładowaniu tych śmieci. Tych śmieci coraz więcej przybywa. Po prostu ciężko sobie radzić, no ale musimy jakoś dbać o porządek, bo
właściwie naszą wiarę to możemy poznać na cmentarzu. Tam jest weryfikacja tego, kim jesteśmy. Dlatego tym bardziej dziękuję. To są ogromne też koszta. Zdaję sobie z tego sprawę, ale też nie możemy patrzeć na innych. Nieraz trzeba dwoić i troić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dziękuję również za wygoszenie tutaj wokół kościoła trawy urzędowi gminy na ręce naszego pana burmistrza Bóg zapłać i pana dyrektora wodociągów. A teraz pan burmistrz jeszcze chce skierować parę słów. Miło samorządu dziękuję księdzu dziekanowi Stanisławowi Kudelce oraz księdzu proboszczowi Janowi Stawożyńskiemu, księdzu proboszczowi Piotrowi Zagale z Bogucji z parafii Bogucji oraz ojcu Remigiuszowi Wadynowi Kostonów Antychanu za opowiedzenie mszy świętej w intencji rolników oraz ich rodzin z gminy Pińczów. Szczególnie dziękuję księdzu prałatowi Janowi Stawożyńskiemu za wygłoszenie kazania podczas dzisiejszej mszy. Słowa kazania na pewno długo zapadną w naszych sercach, pełnych wdzięczności i szacunku dla codziennej ciężkiej pracy rolników i ich rodzin oraz pełnych wdzięczności za wiarę oraz umiłe ojczyzny oraz wielki patriotyzm dla wszystkich mieszkańców wsi. Ja dziękuję również wszystkim za udział w dzisiejszej mszy świętej. Zapraszam na dalsze części naszego Stosie Dłożykowych i tak za chwilę wszyscy w Chorowodzie przejdziemy na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pińczowej, gdzie dalej obędą się obrzędy. Zapraszam wszystkich. Dziękowali się za ten chleb doczesny, który jest tak ważny, który jest zdobywany wielkim trudem i wysiłkiem. Niech Bóg właśnie wzbudzi w nas też pragnienie tego chleba nam przyrodzonego, który daje nam niebo, życie wieczne, największy skarb. Pan z nami i z nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.